Anonimowy słuchacz, nazwisko znane redakcji, pyta na stronie agentomasz.pl, czy agenta wciągnął mainstream, drodzy słuchacze, mainstream mnie absolutnie nie wciąga. Mainstream mnie odpycha. Jeśli was również odpycha mainstream i to, w jaki sposób prezentowane są w nim newsy, to mam nadzieję, że wciągnie Was dzisiejszy odcinek. Serdecznie zapraszam. If to, this, you are Are we mature enough as a country to look in the mirror and say we have a gun problem? This will not be easy. Could be uh, some right-wing group that takes on more of a domestic militia group, an anti-government, domestic militia group wanting to attack the government. We can tell you that the Planned Parenthood, actually of San Bernardino, is only a few blocks away. Kilkanaście dni temu słyszeliśmy się w odcinku, który był odcinkiem pakietowym i dotyczył pakietu klimatycznego. Mam nadzieję, że klimatycznie się wam go słuchało. Dzisiaj też będzie pakiecik około tematyczny i tym tematem będzie w zasadzie będzie to pakiet terrorystyczno-obronno-egalitarny. E, e, Może tak bym to nazwał. Moi kochani, moje pozdrowienia należą się jeszcze dwóm Marcinom, którzy wsparli tą audycję oraz panu o pseudonimie Balanga. Pozdrawiamy przy okazji Smashing Projects. Moi drodzy, bardzo dziękuję za wsparcie tego odcinka. Anonima, oczywiście, też pozdrawiamy i zapraszamy wszystkich Was do częstego odwiedzania wszystkich zakładek na tej stronie, łącznie z zakładką SKLEP. Moi kochani, niedawno wpadł mi w ręce taki news, i to jest jeden z tych newsów, które, które pojawiają się i masz wrażenie, że to już wiesz, słyszałeś, to już było. I nagle się okazuje, że. Że jest coś, coś nie tak z daną rzeczą. I przez jakieś 2-3 dni chodziła za mną strzelanina w San Bernardino. To już się wydarzyło ponad tydzień temu, 2 grudnia. Um, ale jak, w jakiś dziwny sposób um, siedziało mi gdzieś to na tylnym siedzeniu mojego mózgu, gdzieś w bagażniku waliło w pokrywę i nie chciało się um, um, uspokoić. Zacząłem sobie z, um, czytać różnego rodzaju relacje związane z, z, z tą strzelaniną i okazało się, że chyba reakcje mediów były bardzo ciekawe, reakcje szczególnie różnych celebrytów na Twitterze, e, bardzo ciekawe, e, bo znacie, znacie, znacie samą sprawę. Sprawca uzbrojony wchodzi do miejsca, w którym, jak się domyślamy, jest zakaz posiadania broni, tak więc nikt nie posiada tam broni Sprawca wyładowuje magazynek na niewinnych osobach, 14, osób, 14 ciał pada, pada na ziemię, 21 osób rani w tym, w, tym, w tym ciężko, po czym oczywiście odbywa się pościg policyjny i sprawca jeszcze próbuje się bronić, próbuje zastrzelić policjantów. Widocznie miał jakieś jeszcze dalsze plany, ponieważ zazwyczaj w takich historiach sprawca popełnia samobójstwo na miejscu. W tym wypadku był jeszcze pościg, więc jeszcze trochę, trochę dwutlenku wyemitowano. Z SUWów szczególnie bardzo dużych samochodów, a z tego co wiem, to Sayed Rizwan był kierowcą Suwa, który uciekała wraz z nim jechała Tashin Malik. Niech wam te dziwnie i orientalnie brzmiące nazwiska nie sugerują, że, że właśnie dlatego, że tak dziwnie brzmią, dlatego się nimi zająłem. Absolutnie nie, moi kochani. Zaraz po samej strzelaninie przetoczyła się przez Facebooka, Twittera i wszystkie inne możliwe portale standardowa głównoburza, która polegała na tym, że znowu Biały, po 30 paroletni subskrybent poezji Kidroka zainspirował się flagą Konfederatów, i poszedł zabijać bezbronnych ludzi, którzy cieszyli się świątecznym spotkaniem w ośrodku publicznej opieki zdrowotnej to była jakaś przychodnia, ośrodek zdrowotny, na różnych portalach jest to, jest to, jest to różnie nazywane. Tak czy inaczej, okazało się, że ten ktoś może i był po 30, ale na pewno nie był biały, a jedyne co z skidrokiem miał wspólnego, to nie wiem, czy z rokiem w zasadzie, to to, że pochodził um, z kultury, w której kamieniuje się kobiety. Zrobił to wraz z Tashin Malik, swoją narzeczoną lub żoną. Tego nie byłem w stanie ustalić. I Sayed Rizwan urodził się w Chicago. Ten główny sprawca strzelaniny. Tashin Malik, jego narzeczona, urodziła się w Pakistanie, mieszkała w Arabii Saudyjskiej. Słyszałem też, że poznali się przez internet. Były też wersje, że poznali się na miejscu w Arabii Saudyjskiej. Ponoć poznali się przez portal, portal randkowy. Dla muzułmanów, taki bardzo szczególny, inkluzywny, bardzo. <grafy> właśnie wykluczający inne, inne religie, portal. Przyznam szczerze, że moja fantazja zaczęła gdzieś tak, gdzieś tak biegać w, w tym kierunku, że skoro media nie chcą mi powiedzieć, w jakim to portalu, jak się nazywa ten portal, to zaczęły mi po głowie chodzić różne nazwy, nazwy i wymyśliłem takie hasło. Halal, I love you, want you tell me your name. Nie taki miks dwóch kultur. Dobre hasło chyba jednolinikowiec, dobre dla takiego portalu. I cóż, doszło do strzelaniny, media reagowały tak jak zawsze. To znaczy, zabrać ludziom broń. Polscy dziennikarze nawet jarali się tym, bo ktoś tam znalazł, do, dochodziły takie strzępy informacji na początek. No broń zakupiono legalnie. O, no to nie, no to trzeba zakazać posiadania broni. Be, 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 be. A nikt nie zwrócił na to uwagi, że strzelaniny dokonano w miejscu, w którym jest zakaz posiadania broni. Jak, jak w ogóle, jak, jak wiecie, co to za, za hamstwo w ogóle? przynosić broni do miejsca, które ma naklejkę gun-free zone. No, okazuje się, że nie jest to bullet-free zone e, i, i kule latały tam e, gęsto w którymś momencie. E, Smoke-free zone, nie wiem, może jeszcze kilka nale, nale, naklejek trzeba by nakleić na tą, na, tą, e, na tą szybę, może to by pomogło. Nie? Próbujmy, próbujmy, jeśli parę naklejek więcej, może ocalić choć jedną osobę. To, choćbyśmy nawet mieli mieć ciemno w mieszkaniu, <grymne> przez te wszystkie naklejki na wszystkich oknach, to warto. Warto, bo życie ludzkie jest, jest warte miliona naklejek, dwóch milionów. Strzępy informacji, które dochodziły, były, były niesamowite. Aż w końcu okazało się, że tak jak mówię, sprawcami był Said i ta, ta szwin. Said facet, ta szwin, kobieta, żeby, żeby się komuś nie pomyliło, że odwrotnie. No i tu nagle media zamilkły. No, i tylko zostały i wyłącznie te, te skrajnie prawicowe, znowu nieinkluzywne, nietolerancyjne media, które zaczęły podawać coraz więcej takich malutkich informacji, które na przykład sugerowały, że obaj, znaczy oboje powinienem powiedzieć, obaj terroryści byli w jakikolwiek sposób związani z ISIS. Może nie bezpośrednio, nie, nie byli na liście płac ISIS, ale zaraz po samym, po samym incydencie. ISIS wprawdzie nie, nie wpisało tego, tego eventu krwawego na listę swoich osiągnięć statutowych, ale na odpowiednich portalach i, i, i w prasie związanej z ISIS czy ISIL, jak to woli, chwalono. Chwalono Tashfin i chwalono Said'a za to, że to są nasi chłopcy i działają na, na rzecz jednego wspólnego, fajnego e, flower power kalifatu ISIS, więc są to fajni ludzie i zasadniczo czemu je, róbcie tak dalej, go on, carry on, Said, carry on Tashfin. Co tam jeszcze się okazało? No oczywiście policja przeszukała im chatę, okazało się, że na miejscu mieli jakieś improwizowane narzędzia wybuchowe, IED tak zwane, 4,5 tysiąca sztuk amunicji. Um, pojawiły się podejrzenia, że szykują się na coś więcej. Okazuje się, że ten wyjazd do Arabii Saudyjskiej, gdzie ponoć miał um, Said poznać ta szwin, to nie do końca był wyjazd zainspirowany portalem randkowym Halal, I love you, won't you tell me your name. Um, to była jakaś inna historia. Ten Said był, nie był bezpośrednio obserwowany przez, przez FBI, ale FBI obserwowała gościa bezpośrednio, którego podejrzewała o, o to, że ma coś pod paznokciami, um, Trudno powiedzieć, żeby robili świństwa, nie? No to tak nie dla, nie dla tej kultury. Świństwa jakoś nie przynależą do tej kultury. <laughs> nie wiem, jak to inaczej nazwać. W każdym razie podejrzewali jednego gościa, i z tym gościem, jednym eh, Homeland Security, jak się okazuje, FBI obserwowało tego typa, i z nim właśnie, też nie mogę podać jego nazwiska, bo nie wiem, tu akurat nazwisko nie jest znane redakcji, kontaktował się nasz, e, nasz Said e, z, z Chicago. Mm. Aha, tu mam jeszcze taką, takiego newsa, przy, przy, dopisałem sobie do mojej karteczki, do mojej ściągawki, że jeszcze parę dni wcześniej Obama e, deklarował, że Stany Zjednoczone są super bezpieczne i w ogóle nic się złego nie może stać, jeśli chodzi w ogóle o terroryzm oczywiście i jest, jest, jest pełen luz. Nie? Po, e, zaraz po tym, nazwijmy to, krwawym evencie... Mm, Obama, wiedząc oczywiście dużo więcej niż Huffington Post czy Bartosz Węglarczyk, wciąż deklarował, że nie do końca wiadomo, czy, czy, czy ta strzelanina była w jakikolwiek sposób związana z islamskim terroryzmem i w ogóle z islamem, który przecież jest taką fajną religią. A wezwanie do, do, do modłów to jest najpiękniejszy dźwięk, jaki Obama słyszał w życiu, więc, więc może mieć to związek z tym, że 70% amerykańskich muzułmanów głosuje na Partię Demokratyczną, ale nie musi mieć związku z tym żadnego. A więc tak, co jeszcze tutaj mamy ciekawego? A propos Saida. Said zapuścił brodę, jak wrócił z Arabii Saudyjskiej, i dlatego FBI zaczęło go podejrzewać o to, że, że jeździ tam, jechał tam na jakieś szkolenia. Mógł równie dobrze sprawdzić, czy na nie ma jakiegoś szkolenia online. Po co, po co od razu jechać do, do Arabii Saudyjskiej? Ponoć się mówi, że pojechał odwiedzić Mekkę, ale nie mamy. Nie mamy... Nie mam tego potwierdzenia. Rozmawiano z ojcem. Saida telewizja zrobiła w ogóle jakiś reality show z jego mieszkania. W którymś momencie jakieś strasznie dziwne rzeczy zaczęły się dziać. I też policja oczywiście przesłuchała sąsiadów, którzy sąsiadów Saida, którzy mówili, że owszem, rzeczywiście przez ostatnie kilka tygodni jakieś dziwni brodaci śliwkowo skórzy mężczyźni wnosili jakieś pakunki. Coraz to nowe osoby pojawiały się w ich domu. Natomiast sąsiedzi bali się. Bali się donosić na policję o tych, jakby nie było, niecodziennych wizytach, ze względu na możliwe oskarżenia o rasizm, różnego rodzaju profiling, wykluczenie i takie rzeczy. Wiecie? No gdyby to robili goście, który, który, u których z pick leci Kid Rock i mają naklejkę z flagą Konfederatów, no to natychmiast można byłoby na nich donieść, że, że, że wnoszą jakieś dziwne skrzynki. Chociaż pewnie byłby to Whiskacz w tym wypadku, nic innego. No, ale skoro są to dziwni brodaci ludzie w jakichś dziwnych, przydługawych piżamach, no to lepiej, lepiej siedzieć cicho w domu i się zamknąć, bo jeszcze ktoś ci powie, że jesteś, nie jesteś inkluzywny wystarczająco. Um, no, i tak, jak mówiłem, najbardziej najciekawsze były, były, były reakcje mediów i na dobrą sprawę to, to zaraz po tym, kiedy okazało się, że, że ISIS w ogóle propsuje ten, ten krwawy event, to media zasadniczo zamilkły. Tak jak powiedziałem, tylko straszne, złe. Yy, yy, skrajnie faszystowskie pr, pr, portale, yy, yy, odważały się cokolwiek pisać na temat, na temat tego eventu. Ale wyłamała się niejaka pani Linda S. Mamy coś jeszcze na starej, na starej ściągawce czy, czy, czy mogę to, to wyrzucić? No to muszę się domyślać, nie? że Clinton już chciała zakazać sprzedaży broni zaraz po tym, no to mam takie rzeczy pozaznaczone, które prawdopodobnie jeśli słuchacie tego podcastu nie po raz pierwszy, no to, to już słyszeliście mu razy albo jeśli sami scrollujecie czasem Twittera i Facebooka. Um. Reakcją taką, jedną z ciekawych reakcji Baracka Obamy. Wiem, że on teraz miał niedawno jakieś przemówienie odnośnie terroryzmu, ale przyznam, że nie miałem czasu tego słuchać. Zresztą spodziewam się, że mówił to samo co zawsze, czyli nic. Mamy dziwny ciąg strzelanin w tym kraju. To była jedna, jedna z, z, z reakcji Baracka zaraz po tym evencie. Ciąg strzelanin w tym kraju, który nie zdarza się nigdzie indziej, i my, jako rząd, możemy sprawić, by nie zdarzały się te strzelaniny tak często. Co możemy zrobić? Przykleić więcej naklejek naszych, no bo co innego mamy. Będzie to pewnie, oczywiście, rządowe zamówienie naklejek i firma produkująca naklejki należy do kogoś, kto, kto wcześniej bardzo dużo wyprodukował naklejek promujących kandydatów w partii demokratycznej. Dobra, żartuję sobie, ok. I Barack Obama mówi to po amerykańskiej strzelaninie, zaraz, praktycznie po tym, jak. Zaraz, zaraz, gdzie to była ostatnia jakaś taka strzelanina. Na jakimś koncercie gdzieś w Europie. Nie pamiętam dokładnie. Uh, uh, kojarzy mi się, że tam Ignus of Death Metal coś, coś grali, że tam, nie wiem, czci szatana czy coś takiego i ktoś przyszedł i zaczął strzelać. Nie wiem czym, bo tym było w coś w telewizji. Też nie pamiętam dokładnie, gdzie to się wydarzyło. A, zaraz, przecież to była ta strzelanina, gdzie zginęło 140 osób w Paryżu. No tak, chyba media coś o tym wspominały. Więc nie będziemy do tego, do tego przechodzić, ale <ścoughs> szczerze. Um, Czyli Bary od gitary nie zauważa tego, że, że, że takie rzeczy dzieją się też gdzieś za granicą i że zasadniczo strzelaniny w Stanach Zjednoczonych e, liczba ofiar spada. Liczba strzelanin spada. Jest to coraz bezpieczniejszy kraj. Jest tylko jedno miejsce. W zasadzie powinienem powiedzieć, że to jest takie miejsce wspólne, e, w, których, w którym strzelanin jest coraz więcej. Są to właśnie miejsca z naklejką, z naklejką Gun Free Zone i. Wracamy do... do, do... Widzicie, to, to, to co mówiłem, ta cisza medialna w tych tak zwanych lewicowo-liberalnych mediach, chociaż pamiętajmy o jednej super ważnej rzeczy, że z punktu widzenia... Jeśli słyszymy amerykańskie media i słyszymy słowo liberalny, to to nie znaczy słowo liberalny w takim znaczeniu, jakim my mówimy na przykład o pismach Bastiata, że Bastiat był liberałem, dobra? Żebyśmy pamiętali o tym, że czasami Max Kolonko mówi, że liberałowie w Stanach Zjednoczonych. Nie, to nie są liberałowie, to są lewicowcy. To są, tu są przesunięte pojęcia, powinien jasno mówić lewi, lewicowcy, a nie liberałowie. Ci ludzie z, z europejskim liberalizmem nie mają nic zupełnie wspólnego. W Stanach liberałowie nazywają się konserwatystami i to jest i też nie wszyscy, więc to w ogóle stoi na, na głowie, więc nie, nie, nie ma się co przejmować. Ale na hasło liberal wiemy, że to jest po prostu lewicowe i tyle. Nie będę tego oceniał, ale tak to po prostu jest. Jedną z takich właśnie dziennikarek jest pani Linda S., nazwisko zaraz wam dam może za chwilę, bo to jest chyba pułęta mojego newsa. Jak widzicie, jak jest puentą newsa, to jak ktoś ma na nazwisko, no to musi znaczyć, że coś się dzieje. New York Daily News. Lewicowa raczej gazeta, ale też nie taka super otwarcie. Powiecie, gazety dzielą się na gazety i gazety prawicowe. To, to jest ta właśnie ta gazeta, ta pierwsza część. Po tym, jak się okazało, że, że napastnikami są właśnie ludzie, którzy podróżują do Mekki, przynajmniej raz w życiu, um, no to zaczęła szukać, no o czym tu można napisać, nie? Bo przecież skoro czytali Koran, pomstowali na Izrael, e, no to prawdopodobnie. Jak można, byłoby, jak można byłoby cokolwiek powiedzieć o inspiracji dla, dla, całej, dla całej tej krwawej przemocy? No przecież jak kilka miesięcy temu mieliśmy też taki paskudny event, gdzie wydarzenie znowu, przepraszam, przykleiło mi się to słowo, wydarzenie, gdzie, gdzie chłopak tak biały, pochodzący z chrześcijańsko-ateistycznej rodziny, wszedł do kościoła dla czarnoskórych i, 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 i zabił tam ileś osób, już przepraszam, nie pamiętam ile, nie? No paskudna tragedia. Ktoś się doszukał, Zaczęli mu tam grzebać po fejsie. Okazało się, że ileś tygodni, miesięcy, lat temu pozował do zdjęcia na tle flagi Konfederatów. I nagle się okazało, że flaga Konfederatów jest winna wszystkim strzelaninom na południu Stanów Zjednoczonych. <grym> to, jest, to jest jakiś, jakiś po prostu czad nie? Um, innego chłopaka zainspirowała piosenka Let the bodies hit the floor. I, i, I już w ogóle nie można tej piosenki w radiu puszczać w Stanach Zjednoczonych, bo jeszcze kogoś zainspiruje. No to słuchajcie, skoro idziemy tym tropem, to może ci goście byli w jakiś sposób zainspirowani przez to, co czytali namiętnie, codziennie, czy nie? A może nawet bardziej, bo ja nie wiem, ile się trzeba przyglądać fladze konfederatów, żeby wpaść na pomysł, że wiecie co, naładuję magazynek i wejdę do jakiegoś miejsca, w którym ludzie, nie wiem, świętują i, i, i ich powystrzelam. Albo się modlą, albo się uczą, albo nie, kurwa. I, I nie, wejdę tam i ich powystrzelam. Wiecie co, bo już patrzyłem wystarczająco długo na tę flagę. <grym> Widzę te białe gwiazdki, te niebieskie pasy i ta czerwień z tyłu. Mm. No, już rozumiem przekaz tej flagi, tak? <grym> Dlatego trzeba jej zakazać. Dlaczego? Trzeba jej zakazać. Ponieważ goście w kuklusklanie też wywieszają tą flagę. No, bo są separatystami. No to no, nie dziwnego, że ją wywieszają. No okej, okay, okej, okay, dobra, spoko. Pytanie, ile, ile, ile ostatnio zamachów było dokonanych przez członków Ku Klux Klanu? Ile. Hmm? Bo, bo nie wiem, może, może rzeczywiście były jakieś. I nie wiem na co to był zamach, na, na piłkę tenisową. Dobra, wiecie, co powiem wam, jak ta pani się nazywa? Ona się nazywała Linda Stasi, która grzebała, grzebała na Facebooku w profilach ofiar tej strzelaniny w San Bernardino. I to jest czad, bo już nie było o czym napisać. Wiecie, nie mieli swojego odpowiednika flagi konfederatów, nie było na co zgonić, nie było tam Kidroga. Um, e, no to, to sprawdźmy, czy te ofiary czy te ofiary rzeczywiście zasługują na to, żeby, żeby je opłakiwać. I rzeczywiście okazało się, że jakiś pan Nicola Stalasino, i teraz mi się wszystko zaczyna łączyć, bo to jest ten Nicola Stalasino, który ponoć pokłócił się z Saidem. Przypominam, że Said też pracował w tym ośrodku, czyli on przyszedł zabić własnych kolegów z pracy. To jest ciekawe. Nie wiem, jaki dokładnie był scenariusz zdarzeń, ale wiadomo, że Nikolas Talasino i Said byli znajomymi z pracy i pokłócili się w którymś momencie. Ta kłótnia o to, czy islam jest religią pokoju, to była właśnie kłótnia między Nikolasem Talasinosem. Brzmi jak nieco z grecka, jak się okazuje, ale okazuje się, że był to grek, wyjątkowo prawicowy grek, co się nie zdarza oczywiście nigdzie. <gryzanie> <gryzanie> no, chyba, nie, no, tak, nie, to był, to był moje wielkie kierowskie greckie wesele. Ten film się nazywał. Nie pamiętam. W każdym razie, Greg Talasinos okazuje się, że na Facebooku wy, pani Stazi to, to, to wykryła, wy, wy, wyskrolowała sobie na Facebooku jego portal. I znalazła, że ten pan e, zasadniczo krytykował e, planned parenthood taką taką zabijalnie nienarodzonych. Był zasadniczo za NRA, czyli czyli stowarzyszeniem posiadaczy broni, miał bardzo zimne, mówiąc delikatnie i nieinkluzywne podejście do islamu i zasadniczo był namawiał do tego, jak to mówił, żeby ha, jak pisał Hashem, w którymś momencie wysadzi Iran w kosmos. Hashem to jest nazwa mówcy, czyli Boga innymi słowy. W kulturze w kulturze Żydów, oczywiście. Znaczy, dlaczego, oczywiście? E, gdzieś tam jeszcze coś powiedział, wsadźcie sobie w dupę jakiś muzułmański marsz, miliona mężczyzn, i tak dalej, i tak dalej. No i jak pani Stazi wyskrolowała mu Facebooka, no to stwierdziła, że nie, ten pan nie zasługuje na to, żeby, żeby się aż tak nad nim pochylać, ponieważ był równie just as bigoted, jak napisała pani Stazi, jak, jak sam napastnik. Byli równymi sobie partnerami tej dyskusji. Nie wymieniła Saida Faruka w tym, w tym swoim artykule, nie dała jego zdjęcia, za to dała zdjęcie Nikolasa Talasinosa wraz z, z, z wdową po, po Nikolasie z komentarzem, że w wielu aspektach byli do siebie bardzo podobni. Nie była tylko w stanie sobie przypomnieć to pani Sztazja, albo nie była w stanie tego zeskrolować, czy pan Talasinos jest Żydem, czy jest chrześcijaninem. Jakoś jej się to mieszało, ale zasadniczo wrzuciła to wszystko do jednego wora, no bo przecież no, zasadniczo był, był to jakiś tam rodzaj terroryzmu, prawda? Pisanie rzeczy przeciwko Planned Parenthood na Facebooku. W pakiecie, w pierwszej części programu mam jeszcze trzy, trzy karteczki, trzy ściągawki. I teraz tak a propos Chicago Tribune, Chicago wraca, miejsce na narodziny Sa Saida, ale już nie ma to do końca aż tyle związku z samym, z samym Saidem. W Chicago wydarzył się bardzo ciekawy event. Powiem Wam szczerze, bardzo podobny w jednym w jednym punkcie do tego, jak to już zwykło nazywać w tej audycji krwawego eventu z San Bernardino. Otóż. Everardo Custodio, 22-latek w tym wypadku. I też nie wiem, czy Everardo Custodio ma, ma, ma jasną karnację, czy ciemną karnację. Domyślam się, że, że dobrze włada językiem hiszpańskim. Zaczął strzelać do ludzi na North Milwaukee Avenue o 11.50, kiedy to było. No kilka dni, Dosłownie kilka dni temu. I zasadniczo sytuacja wyglądałaby, domyślamy się, podobnie jak z San Bernardino. I dlaczego nie słyszymy nic o strzelaninie w North Milwaukee Avenue, na North Milwaukee Avenue w Chicago? Dlaczego w mediach nie ma ani słowa o e, latynoskich ekstremistach? C czego by on słuchał? E, e, jaką miał flagę ze sobą? Wolnego Meksyku, wolnej Kalifornii? Nie mam pojęcia. W każdym razie, kolejny szajbus... Niestety znowu nie biały 30 latek słuchający kidroka. Co się z wami dzieje? Um, zaczął strzelać ludzi. Problem polega na tym, że kierowca samochodu zaparkowanego obok, wyciągnął broń i wystrzelił sześć razy w kierunku pana Custodio. nawet parę razy trafiając. Kończąc jednocześnie. Coś, co mogło stać się krwawym eventem. Na szczęście nie stało się krwawym eventem, było bardzo krwawe dla pana Ewardo Custodio, więc dużo rikczu u tego kierowcy. Podwójny gatunek ładunek rikczu, bo, bo, bo jak się okazuje, był on kierowcą ubera co już w ogóle jest wspaniałe. Co jest o tyle ciekawe, że są dwie ciekawostki, że i Uber, czy Iber, jak taki Ibermęż, Uber, Ubermężem się okazał w tym wypadku, no po prostu strzelił sześć razy i nie było żadnego krwawego eventu i dlatego nie mamy o tym w mediach. Czekajcie, czekajcie. I przyznam szczerze, nie wiem, czy to było gun-free zone, ale a propos gun-free zone, to Uber zabrania swoim kierowcom posiadania broni. I... <laughs> co znajdujemy w Chicago Tribune, co jest, co jest w ogóle puentą artykułu. Nie to, że jacyś ludzie w południe chodzili sobie wiecie, po ulicy i nagle jakiś custodio zaczął do nich, do nich strzelać, zanim ktokolwiek pana custodio wziąłby into custody, sprawę załatwił uzbrojony kierowca. I puentą, puentą tego artykułu jest to, że kierowca, przeciwko kierowcy nie będą wysunięte żadne oskarżenia. Ponieważ jak się okazuje, w Chicago nie można było strzelać. W zasadzie w Chicago można było mieć broń tylko w domu do 2010 roku. Niedawno była, była sprawa nazwana McDonald's kontra miasto Chicago, której roz, rozciągnięto troszeczkę zmieniono tą regulację. Kwestia dotyczyła w zasadzie tego, że ten, że ten porządek, że, że, że bronią można machać tylko we własnym mieszkaniu, jest niekonstytucyjny, i Chicago musiało rozszerzyć. Rozszerzyć pozwolenie dla ludzi, którzy już mają pozwolenie na broń, na ulicę. Takie coś trwa tam od, od pięciu lat. Gdyby nie było pięć lat temu tego procesu sądowego, gdyby się nie rozciągnęło to na ulicę, no to możliwe, żebyśmy dzisiaj słyszeli w mediach także o strzelaninie na North Milwaukee Avenue. I pan kierowca Ubera, który raz że nie powinien mieć broni jako kierowca Ubera. Pamiętajcie, że to, to nie jest tak, że kierowcy Ubera to są jacyś, to są jacyś wspaniali rewolwerowcy w swoich czarnych, lśniących Volkswagenach, tylko to są najczęściej ludzie nieuzbrojeni. Ten akurat miał broń. Gdyby nie to rozszerzenie, to prawdopodobnie nie dość, że straciłby licencję kierowca, kierowcy Ubera, to jeszcze spędziłby resztę życia w więzieniu właśnie za ratowanie, za ratowanie życia osobom, które, które, które na, na North Milwaukee Avenue postanowiły tego dnia zupełnie bezmyślnie, bez trosk spacerować. Nie wiem, co im przyszło do głowy widocznie nie mieli jakiś, jakiś, jakiś powód, skoro tam byli. Nie wiem, jaki powód miał Ewardo Custodio. Nic o tym nie ma. No ale wiecie, no to można byłoby, tak jak znowu okazuje się, można było zakazać strzelanin przez, przez, przez Gun Free Zones. To się, to się nie udało. W Uberze nie można mieć już ten pistoletu, ale jednak okazuje się, że czasem, czasem się ta kwestia przydaje. Dwa, dwa ostatnie mini w tym segmencie. W zasadzie to takie dosyć dziwne rzeczy są i też związane z atakami. Bo tak sobie... Często się mówi, że jak zakaże się broni, no to napastnik jest taki argument nie? tych ludzi, którzy, którzy, którzy są przeciwni posiadaniu, znaczy przeciwni zakazom mówi się, że no, napastnik zawsze znajdzie sposób, żeby cię zaatakować. Nie? Jeśli ktoś idzie, żeby cię zastrzelić, to wie o tym doskonale, że strzelanie do ludzi jest przestępstwem. Hello. I prawdopodobnie pójdzie siedzieć. Albo też właśnie jakiś kierowca ubera, jakiś uber męż za chwilę go zdejmie ze swojego magnum 315. C ciekawe, czy, 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 czy uber mógłby teraz wykorzystywać hasło Make My Day <grywia> przez następne parę tygodni. Uber makes my day. Um, do czego zmierzam? Kobietę. Rzucono się. To jest w ogóle. Przyznam, że nie mam bez, bez, bezpośredniego przejścia między, między panem z Ubera a tym, co mam tutaj. Co ciekawe, następny news, czyli news numer 6, ma, ma chyba więcej, więcej z tym związku wspólnego. Bo mm, to jest taki newsik z niczulicy. Zadzigano kobietę nożem, na szczęście nie na śmierć. A przynajmniej wiem, co się z nią wydarzyło do momentu, w którym odwieziono ją do szpitala. E, jedna babka rzuciła się na drugą z nożem. No, sytuacja jak z serialu wenezuelskiego znowu. Brazylijskiego bardziej, brazylijskiego, przepraszam, Wenezuelę w tym momencie. Wy macie swoje problemy teraz. W Art Basel, Miami Beach, taka bardzo hmm, inkluzywna, znowu galeria sztuki. A nie dla wszystkich artystów, bynajmniej nie dla wszystkich artystów. I, I co było ciekawe, w Miami Beach jedna babka zaatakowała drugą nożem. I tu też nie wiem, czy to przypadkiem nie, to nie było Knife Free Zone. Prawdopodobnie też przydałaby się taka naklejka, wtedy do, takiego, do takiej tragedii by nie doszło. I podaje Marami Herald, że wszyscy ludzie, którzy byli w tej, w tej galerii podziwiać wy, wystawę, która tam się właśnie odbywała, byli święcie przekonani, że. Ten atak z nożem, kobieta tryskająca krwią, plama krwi na ziemi, ludzie rzucający się na dziewczynę, tą, która napadła, to wszystko jest część performensu. Sączyli swojego szampana, <gryzali> zagryzali swoje ośmiorniczki i byli święcie przekonani, że uczestniczą w performensie. Wiecie co, Chicago? Nie, Miami Herald nie podaje, czy bili Bravo na koniec. Tego, to się nazywa krwawy event. To w pełni zasługuje na nazwę krwawy event. Takie wydarzenie. Um, I zupełny, zupełna znieczulica, w zasadzie trudno powiedzieć znieczulica. Ja myślę, że to nie jest. Miami Herald powołuje się na, na taką gruboskórność. Tam w komentarzach też czytałem, że to jest znieczulica społeczna. Moi drodzy, do tego miejsca nie chodzą ludzie znieczuleni. To są ludzie bardzo. Wyczuleni na sztukę i na różne drobne niuanse. To są rzeczy, czasami, które normalny człowiek nazwałby: e, dwie dziwy z nożem rzucają się na siebie, ciągną za włosy i walczą w Kisielu. Nie, mój drogi. Nie, to jest bardzo. E, ci ludzie nie, nie tak patrzą na świat, to wymaga pewnej, pewnej, pewnej subtelności. Greg Hill, e, rzeźbiarz z, z Nowego Jorku, był, był, był zaraz jak to, gdzie to było. Aha, on, on, on się spóźnił trochę na to przyjęcie i zobaczył, jak, jak um, wywożą już tą pociętą panią z, z galerii. i Był przekonany, że może jakieś, jakieś, jakiś kawałek sztuki, jakiś eksponat na nią spadł, skoro, skoro musiało przyjechać pogotowie. Um, I nie byli przekonani, że wszyscy łącznie z, z, z pogotowiem byli częścią, byli częścią przedstawienia. Odwieziono pociętą panią. Do szpitala i cieszę się bardzo, że przynajmniej w szpitalu lekarze nie, nie myśleli, że jest to performance. Mhm. Dobra, ale pochodziło mi o ataki z nożem i o te tak zwane gun-free zone. I rzuciłem hasło w przypadku poprzedniego newsa a propos knife-free zone, czyli strefy wolnej od noży. I nie wiem, czy wiecie, to jest w ogóle dziwna historia z Londynu. Londyn jest strefą wolną od noży. Ja nie byłem w Londynie już od ponad roku, ale. Chyba nic się nie zmieniło. Zdziwiły mnie bardzo plakaty, które nawoływały do tego, żeby pozbywać się noży. Jakieś takie pojemniki, jak w Polsce, już zaczynają być tam frakcja sucha, frakcja ten, to tam jest, nie wiem, frakcja cięta, frakcja ostrzona. Nie wiem, jak to, jakby to przetłumaczyć, ale zasadniczo są pojemniki, w których możesz pozbyć się noża. E Jedyne czego jest coraz więcej, to znaczy ludzie mają coraz mniej noży i te noże chyba są przerabiane na kamery, bo kamery to jest coś, czego jest coraz więcej w Londynie. Jest jakaś, jest jakaś korelacja, musi być jakaś korelacja między jednym a drugim. A tu się okazało, że na stacji Leytonstone we wschodnim Londynie zabrakło kamer i było aż nadto noży. A dokładnie był jeden nożownik, który krzyczał. To się stanie, to się z wami stanie, nie będę przeklinał w audycji dzisiaj, bo jeszcze jest przed dziewiątą. Z wami, wy tacy śmacy, jeśli będziecie ta, to i tamto robić, z matką Syrią. I rzucił się na gościa z nożem. I to nie był performance. To naprawdę nie był performance. Znaczy, nie wiem, może ministerstwo sztuki państwa islamskiego, nie wiem, czy jest takie w ogóle. Stwierdziłoby, że to jest całkiem, całkiem fajny performance i, 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 i też by to wpisało na, na listę swojego dziedzictwa, dziedzictwa narodowego. A więc tak, potężną gardło jednej ofierze, bronił, znaczy groził kilku kolejnym pasażerom, zanim dopiero został skonfrontowany przez liczbę nieuzbrojonych policjantów, którzy bronili tego metra. No bo skoro jest tyle kamer, nie? Skoro już przykleiliśmy naklejkę, że nie można wchodzić z nożem, no to po co broń policjantom? Oni też swoją broń zostawili, też się, też się jakby potraktowali tą naklejkę serio. Nie? No bo jak skoro. Od, od, no, no, wiecie, no, to, to działamy według tego samego prawa, nie? <laughs> to by było nie, nie w porządku, że oni mogą się, nie, mo, nie muszą się stosować do tego samego prawa, co my, i też zostawili broń na komisariacie oraz wszystkie noże, jakie mieli nożyczki. I szwajcarskie, macgeierskie scyzoryki. I byli całkowicie rozbrojeni i próbowali przekonać wrzeszczącego, tu nie wiem jakiej narodowości, bo ale chyba w dzisiejszym świecie jest to nieważne, a wręcz lepiej nie wspominać jakiej narodowości był napastnik. Próbowali go przekonać, wyperswadować mu to, że to nie jest cacy, że to jest całkiem be, że, że to gardło może się teraz długo goić, może bardzo boleć. Kolej rzucił się na kolejne ofiary, wszystko trwało ileś tam ileś minut. Dopiero, jak się po polsku mówi, tazers. Tazery? Takie bzyczki, jak ze Star Treka, które, które wysyłają trochę prądu pod Na napastnikowi. Oczywiście, jeśli policjant, policjantowi uda się pocelować. I też, jak się okazuje, celowali do niego tymi tazerami przez, przez jakieś 5 czy 6 minut, tylko i wyłącznie wkurzając gościa. Jeszcze bardziej. Moi kochani, to był, to był segmencik związany z atakami terrorystycznymi, o których w mediach nie było, lub też nie nazwano ich terrorystycznymi, lub też e, nigdy nie będzie. A nad tym, jeśli były, w jaki sposób były one traktowane w mediach, mogę co najwyżej spuścić burkę milczenia. To może być Agent Tomasz. Druga część dzisiejszego agenta. Pozostajemy w klimacie turystyczno-terrorystycznym i zaczynamy też od wiadomości z Wielkiej Brytanii. Cornwallia, moi drodzy. Jak tak sobie scrollowałem w internecie, to tak znalazłem bardzo fajną informację. Znaczy, bardzo fajną. Ona jest w zasadzie smutna. To jest informacja z, z kategorii sprawa dla reportera. Ja się takimi rzeczami zazwyczaj nie zajmuję. Uciekam wręcz od takich tematów. Sprawa dotyczy 14 Iryny Minicz, która której skończyła się wiza i nie może dłużej przebywać w Wielkiej Brytanii. No i co z tego? Bynajmniej nie, nie, nie podjąłem się opisania tej historii po to, żeby tutaj łzy wyciskać z uszu moich słuchaczy. To jest taka historia, wydawałoby się właśnie, tak jak mówię, typowa telewizyjna historia. Skończyła się dziewczynie wiza, musi wracać do, na Ukrainę. Na Ukrainie mieszka jej niepełnosprawna babcia, matkę zamordowano tej dziewczynie prawdopodobnie trafiłaby do domu dziecka jakby skończyła i co by z tego powstało no możemy się domyślać, że ma małe szanse na to, żeby zostać prezydentem Ukrainy tudzież, tudzież w ogóle raczej dobrze by się to nie skończyło tak czy inaczej tak twierdzi przynajmniej zainteresowana, ale rzecz nie polega na tym, czy, czy, czy Irina trafiłaby do, do tej części Ukrainy, gdzie dzieje się lepiej czy do tej, której dzieje się gorzej ona chce zostać w Wielkiej Brytanii. Chcą też tego Terence i Heather Wolsey, tacy przybrani rodzice, którzy już nawet dostali odpowiednie papiery z, z Ukrainy na to, żeby się Iriną opiekować. To jest w ogóle jakiś etatystyczne, straszne etatystyczne bagno, że Ukraina musi się na to zgodzić, żeby Irina Minic tam nie wracała. Anglia się też teoretycznie na to zgadzała kilka razy, ale coś się okazało, że jej tam jakiś cofnięto papierek, jakiś urzędnik gdzieś tam nie przykleił gumy do odpowiedniego załącznika i coś się rozsypało, czegoś tam się tam nie zdążyli do, do, dosłać i zasadniczo 7 miesięcy, od 7 miesięcy 14-letnia Irenka przebywa w Wielkiej Brytanii nielegalnie. Nikt nie uważa bynajmniej, żeby, żeby, była, żeby była zagrożeniem. I oczywiście, o ile władze Wielkiej Brytanii chcą zapraszać różnych innych ludzi z terenów objętych wojną do tego, żeby spędzali przedłużone urlopy w Wielkiej Brytanii. Tak właśnie Irynkę postanowili stamtąd wyrzucić. No a ci rodzice przybrani, którzy już od iluś lat mieszkają z, z Iriną. Oczywiście nie chcą się, się na to zgodzić, chcą tą dziewczynkę zachować ze sobą. Oni się już zżyli, stworzyli rodzinę i tak dalej tak dalej. I co mnie uderzyło w tej historii to jest to, że ci rodzice mówią od początku, że oni wydali oszczędności swojego życia na to, żeby sprowadzić tą dziewczynę z Ukrainy, po tym, jak tam zabito jej mamę nie chcą żadnej pomocy od państwa. Nie ma śladu żadnego na to, żeby to dziecko w jakikolwiek sposób było, tak jak powiedziałem wcześniej, zagrożeniem dla, dla środowiska, w którym teraz jest. Najprawdopodobniej wyląduje w bardzo złym środowisku, kiedy wróci do domu. Nikomu nie przeszkadza. Ci goście nie chcą żadnej socjalnej pomocy na rzecz tej dziewczynki, i w zasadzie nikt nie ma nic przeciwko temu, ale wszystko wskazuje na to, że ta dziewczyna zostanie siłą zabrana z Anglii do na Ukrainę z powrotem. Nie, nie wiem, słuchajcie, nie znam tej dziewczyny, wiem bo o niej tylko tyle, ile przeczytałem w gazecie. I tu mnie uderza taka rzecz, że ci rodzice mogliby zostać z tą dziewczyną i mogliby płacić na jej edukację, której nie będzie miała na Ukrainie. Zapewniliby jej tutaj, powiedzmy, o wiele lepsze warunki, ale nie mogą używać argumentu, że ta dziewczynka kiedykolwiek będzie obciążeniem dla systemu socjalnego. To mnie najbardziej uderzyło, że, że oni nie mogą użyć takiego argumentu, ponieważ yy, nie da się nie być klientem tego systemu, a szczególnie w Wielkiej Brytanii, gdzie jest osobny benefit na wydychanie powietrza, osobny benefit na wdychanie powietrza. Na dobrą sprawę, jest to już tak skomplikowane, że czego byś na dobrą sprawę nie zrobił, to jesteś w tym systemie. Nie jesteś w stanie żyć poza nim. Więc tak naprawdę to państwo decyduje o tym, co się z tobą wydarzy. Czy możesz być częścią tego systemu, czy nie możesz być częścią tego systemu. A nie ty, nie, nie ta para rodziców. Wiecie, to, jest, to jest straszne. To mnie w ogóle. To jest ta smutna część. Mam nadzieję, że gdyby ta e, historia. E, Pojawiła się w sprawie dla reportera, to miałaby podobną puentę. Tymczasem a propos, a propos innych yy, dziewczynek, przecież widzieliście doskonale zdjęcia ci, ci uchodźcy, którzy przybywają do Europy. Są głównie małe dziewczynki. E, a propos innych dziewczynek przybywających do Europy, to ISIS wydało 99-stronicowy manifest zwany Czarne flagi z Rzymu. Nie mam zielonego pojęcia, dlaczego tak to nazwali. Nie mam zielonego pojęcia, dlaczego tak to nazwali. I w tym 99-stronicowym manifestie chwalą się, że już od 2012 roku infiltrują państwa Europy Zachodniej oraz Wschodniej, jak się okazuje, swoimi agentami. I w momencie, w którym służby wywiadowcze europejskie cały swój arsenał intelektualno, że tak powiem, sprzętowy poświęcały na to, żeby zatrzymywać mieszkańców, czyli europejskich muzułmanów przed powrotem do Syrii, o czym mówiliśmy 2-3 lata temu w, te, w tej audycji, o tyle oni wtedy, czyli ISIS, było zainteresowane wpychaniem ludzi do Europy, czego w ogóle te służby wywiadowcze wówczas nie kontrolowały. To, co się teraz dzieje, że tam jacyś ludzie na Węgrzech, gdzieś tam jakaś wyspa w Grecji, pff, stary niuans, totalny niuans. Zresztą, wracając do pierwszej e, dzisiejszej informacji a propos tych strzelców e, z strzelców, e, San Bernardino, przecież ta żonka z Pakistanu i Arabii Saudyjskiej dostała się do Stanów Zjednoczonych na, na wizie małżonka, ale z racji tego, że pochodziła z jednego z krajów, które jest po, po podejrzane o potencjalne wspieranie terrorystów, to przeszła o wiele cięższy test. I wiecie, ona nie udawała, że zgubiła paszport, że ona jest z Syrii I ona jest tak na dobrą sprawę w ogóle tutaj przyjacielem demokracji Ona miała wszystkie swoje papiery, wszystko było sprawdzone A nawet ci koledzy z pracy tego gościa e, O czym nie mówiłem, ale to jest taki niuans, który gdzieś tam się pojawił Koledzy z pracy tego, tego Saida e, Żartowali, że, że ożenił się z terrorystką Tak sobie żartowali <laughs> Zanim nie zostali wystrzeleni oczywiście, między innymi przez nią Girl power tak, więc to jest taki fajny, bardzo manifestik. No i w tym, w tym też nie wiadomo, czy możemy ufać tym gościom. To znaczy, że to, że ISIS wypuściło 90 stron jakiegoś tekstu, 99 stron jakiegoś tekstu, to znaczy, że mamy to traktować poważnie? Też jest pytanie, nie? Aczkolwiek to brzmi, brzmi sensownie, nie? Brzmi sensownie. Można, nie mówię, że można się tego bać, ale, ale jakby. Wiecie, ISIS to nie jest banda idiotów, no? I oczywiście, jak tu się też dowiedziałem od razu. Um, y, autorzy tego manifestu y, zachęcają y, muzułmanów do tego, żeby tworzyli więcej, tak zwanych no go zones, czyli strefy, y, do których policja nie wjeżdża, i śpiewał Kazik, w którejś ze swoich piosenek. To są te strefy, o których Kaczyński mówił, że są, a potem się wyborcza i to KFM, śmiali, że, że ich nie ma. A potem się okazało, że Kaczyński w o tych strefach dowiedział z wyborczej z Tok FM. Czy, czy jakoś tak? Czy jakoś tak? Um, to mniej więcej jest jak, jak wiecie, jak, jak na temat, czy, czy Tok FM, czy Gazeta Wyborcza powołująca się na materiał CNN o Kaczyńskim, do którego to materiału sami wysłali, do którego to jakby wideo i reportażu sami wysyłali wszystkie swoje materiały. No, piękna historia, nie? Mówią o nas. To dobrze. Moi kochani, Centrum Europy. Na chwilę jeszcze znajdziemy się na sekundkę. A, jeszcze będzie. Dobra. Dwa, dwa, dwa kraje na szwy. Szwajcaria i Szwecja. Dwie ostatnie karteczki w tym segmencie. Moi kochani, w Szwajcarii, nie w całej, jest zakazana burka. Być może dotarł do, do, do manifest do pana Giorgio Giringelli. To jest południowa część Szwajcarii. To jest Ticino. Lokalny Rząd, w zasadzie urząd Tisino, zarządził referendum. Właśnie ten pan Giorgio Girlingelli, przepraszam Giorgio, że Cię tak tutaj próbuję sprawnie przeczytać, ale masz bardzo ciekawe nazwisko, zaproponował referendum. Dwie trzecie głosujących powiedziało tak. Zakazujemy stroju, który pokrywa całą Kobietę od jednej głowy do stóp, bo mówi się od stóp do głów, ale zazwyczaj, zazwyczaj stu, strój, jeden strój pokrywa jedną głowę i dwie stopy. Jest już to całkowicie zakazane. Nie będzie można chodzić po tej części Szwajcarii, nie będzie można chodzić po Tisino w burce. Jak coś sobie wygoogluję w grafice Tisino, naprawdę przeurocze miejsce, wielkie jeziora góry, cudowne, cudowne miejsce i um, ale niestety, jeśli, 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 jeśli złapią cię na, na posiadaniu, na, na byciu ubranym w burkę, płacisz 6,5 tysiąca funtów. Mam to zapisane w funtach, gdyż e, moje źródła informacji akurat w tym przypadku były, e, były brytyjskie. E, oczywiście Amnesty International za moje ręce. Jak tak, można? jak tak można zakazać komuś ubierać się jak chce. Do pewnego stopnia. To jest pytanie, wiesz, jak będzie w akapie, no? czy, będzie można, czy będzie można chodzić w burce po ulicy, w czarnym prześcieradle z dziurą na oczy. Pan Giorgio mówi, że ci, którzy chcą się z nami integrować, zapraszamy ich bez względu na to, jaką religię wyznają, ale ci, którzy chcą odrzucić nasze wartości, którzy celują w budowanie równoległego społeczeństwa opartego o religijne prawa i chcą to społeczeństwo umieścić nad naszym, te, te zasady umieścić nad naszym, ci ludzie nie są tutaj mile widziani. Wjeżdżając do Tisino, rozbieramy się z burek, tak się dowiedziałem. Też gdzieś czytałem o tym, że, że podobne prawo zostało wprowadzone we Francji i zastanawiam się, jak, jak, jak to prawo jest egzekwowane. Znaczy policjant musi podejść do kobiety, która, która ma burkę i przykleja jej, wrzuca jej do tego, do tego otworu mandat. No bo jak inaczej? Czy nie wiem, radar robi fotoradar robi zdjęcie i przysyłają ci fotkę do domu i musisz potwierdzić, że to Ty jesteś w tej burce albo nie, nie, to jest burka sąsiada. Pożyczy ją ode mnie. Dobra, to była Szwajcaria. Ja w taki, to jest zeszłoroczny model. Pan mnie obraża. To na pewno nie ja. Dobra, Szwecja. Moi kochani, Szwecja. 14 tysięcy legalnych imigrantów zniknęło w Szwecji. Nielegalnych imigrantów, to powiedziałem legalnych, nielegalnych imigrantów zostało w Szwecji. Nie można mówić nielegalni imigranci. Jeśli słuchacie amerykańskich e, programów informacyjnych, to tam już się mówi undocumented citizens, czyli tacy obywatele, tacy sami równi jak inni, którzy jeszcze nie zdążyli się udokumentować. Cóż, ktoś o nich nie nagręcił dokumentu. 14 tysięcy nielegalnych imigrantów, ja będę mówił to po swojemu, bez śladów. W zeszłym miesiącu w Szwecji 21 748 osób dostało szwedzkiego bana, czyli staka ban. Um, staka ban polega na tym, że wypierdzielasz. <gryw> po prostu. Um, i, I obowiązuje konwencja dublińska, regulacje dublińskie, które polegają na tym, że, że wszyscy ci, którzy mają zostać wycofani z danego kraju, są wycofani do pierwszego kraju Unii Europejskiej, w którym postawili swoją stopę. Wysunęli ją z burki. <grym> Czyli najczęściej, najczęściej w tym przypadku jest to Grecja, są to Grecja albo Włochy. No i w zeszłym miesiącu 2748 prawie że szwedów zostało po, po, potraktowanych nieinkluzywnie przez y, uf, uf, ichniejsze biuro do spraw emigracji i z tych 21 748, 8, 14 140, czyli dwie trzecie, gdzieś nagle zniknęło. Pozostałe 7 y, przebywa albo w obozach dla uchodźców, albo w jednostkach, powiedzmy zasadniczo są gdzieś tam w zasięgu kamery y, z teleobiektywem, 14 140 zapadło się pod ziemię. Nie wiadomo gdzie są. Ponoć jest to taka, taka kwestia związana z, z tą właśnie regulacją dublińską, że jeśli na, jeśli na 18 miesięcy po tym, jak już dostaniesz tego staka bana, szwedzkiego kopa jeśli na 18 miesięcy uda Ci się gdzieś zawekować, znajdziesz jakiegoś szwagra, który Cię schowa w pawlaczu, to po 18 miesiącach możesz z powrotem przyjść do biura i ubiegać się o swoje papiery, a oni znowu oczywiście Ci szwedzcy mundurowi i szwedzi, szwedzcy urzędnicy muszą Cię od początku wysłuchać, przetestować, sprawdzić i tak dalej, tak dalej, tak dalej. Cały proces zaczyna się od nowa, co pozwala Ci na to, żeby dłużej zostać w Szwecji, więc ponoć taki undergroundowy sposób radzenia sobie z urzędnikami jest w Szwecji bardzo popularny i zazwyczaj przebywają ci, ci, ci prawie, że Szwedzi w strefach no go, czyli o tych, o których przed chwilą wspierałem, wspoma, wspominałem, I Szwedzcy grzeczni, ułożeni urzędnicy nie za zasadniczo nie mieszkają w strefach no go. Oni w ogóle ani go, go, ani no. Nie, no go, go zones. To są no go, go zones po prostu. Tam ani mundurowi, ani urzędnicy się nie zapędzają i wprawdzie rzeczywiście szwedzki rząd. Obiecał, że, że wzmoży wysiłki na rzecz tego, żeby nielegalnych imigrantów ze, ze Szwecji wyrzucić. Oczywiście legalni imigranci sobie robią, co chcą. Jak? Jasne, ale tych nielegalnych, których jest coraz więcej, będziemy wyrzucać, napniemy mięśnie, pod, pod, podkręcimy rękawy i w ogóle ten um, niedługo ich będzie. niedługo nie, nie, nie sobie z, z tym problemem rozwiążemy, tylko jak się okazało, um, do Szwecji coraz więcej osób też chce się dostać. I żeby obrobić tą masę ludzi, która chce się dostać do Szwecji, to praktycznie wszyscy urzędnicy oraz wszyscy mundurowi, którzy zajmowali się wyrzucaniem ze Szwecji ludzi, zostali prze, jakby, przekierowani do zajmowania się tą masą ludzką, która do Szwecji wjeżdża. Więc nagle nie ma komu zająć się tymi, których trzeba wyrzucić, czyli którzy dostali sztokholmskiego bana. I to jest chyba pierwszy raz w historii Szwecji sytuacja, w której brakuje im zarówno mundurowych, jak i Urzędników. To Marian Kowalski, słuchacie podcastu Agent. Kolejny manifest na sam koniec dzisiejszego agenta, moi kochani, jak zawsze. W agentach, w których jest więcej niż jedna informacja. Na koniec zostawiam sobie coś na kształt informacji deserowej. Coś, w co trudno uwierzyć, co jest jednocześnie smutne, jednocześnie straszne. Kolejny manifest. Już tym razem nie 99 stron, bo zmieściło się wszystko w czterech punktach na jednej stronie. Mam te cztery punkty tutaj. Podkreśliłem sobie, co jest najważniejsze w tych czterech punktach, ale. On nie został ten wspomniany manifest napisany przez ISIS, moi drodzy, on został y, y, utworzony przez coś znacznie znacznie groźniejszego niż ISIS. Jeśli jesteście w stanie sobie wyobrazić, że coś może być straszniejsze niż ISIS, ehm, to była to organizacja kobiety w filmie, która zorganizowała spotkanie w październiku 14 i 15 października w Stanach Zjednoczonych. To jest dosyć niewczorajsza nie nazwijmy to informacja, ale mam nadzieję, że ten, że, 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 że mi wybaczycie to, dopiero to teraz wypłynęło. Um, the Wrap um, dokopał do, do się do, do informacji, że w Hollywood odbyło się tajne spotkanie producentów, aktorów, w ogóle egzekutywy całej hollywoodzkiej, przynajmniej tej najbardziej postępowej, tej najbardziej, e, która walczy z tak zwaną gender inequality, czyli nierównością płciową wśród pracowników. Jak wiecie doskonale, Hollywood to są zasadniczo prywatne firmy, Raczej nie ma tam dotacji państwowych, żaden urzędnik nie decyduje o tym, jakie firmy powstaną, jakie nie powstaną. Co najwyżej oczywiście można mieć różnego rodzaju pretensje, tudzież podejrzenia, uzasadnione bardzo często, że studia produkcyjne produkują filmy w takim duchu, jaki tam duch polityczny akurat pasuje. I są różne nurty, militarne, demokratyczne i Zazwyczaj oczywiście Hollywood z, z rządem amerykańskim współpracuje i jest raczej na, na bardzo pozytywnej stopie. Czyli, czyli standardowo, jeśli, jeśli jakiś film dzieje się w latach 80. no to główny bohater cierpi, ponieważ wtedy prezydentem był Ronald Reagan. Jeśli jakiś i tak dalej, prawda? Jeśli chcemy pokazać, że, że były to złe czasy, to trzeba zrobić ujęcie na ścianę w jakimś urzędzie i pokazać, że jest tam republikański prezydent. To są takie, wiecie, koneksje między Hollywood a, a Waszyngtonem. E, o tym już zresztą kiedyś, kiedyś, kiedyś odważniej mówiłem w tej audycji. Tym razem Hollywood walczy samo ze sobą. To znaczy światek, to taki właśnie postępowy, gendero inkluzywny, yy, nakręca sam siebie, żeby zatrudniać więcej kobiet i po jednej i po drugiej stronie kamery. Jest to bardzo dziwny rodzaj. Yy, <laughs> bardzo dziwny rodzaj dokumentu. Yy, naprawdę przyznam szczerze, że znam część listy gości. Yy, prezydent HBO Films Lena Mato, reżyserka Twilight Catherine Hardwick, aktorka Maria Bello, wiceszef wice -szef Lionsgate Eric Felk, um, koleś od Orange is New Black Kenji Kohan, producent Gone Girl, Bruna Papandra, Mission Impossible producent Paula Wagner. E, będą walczyć z nierównościami płciowymi i... Może przejdźmy do tego od razu. No i oczywiście tutaj jest mnóstwo tekstów typu Sustainable Change, czyli utrzymywalna zmiana jest w zasięgu naszych dłoni. To jest coś takiego, jakbyśmy czytali taką, wiecie, leninowską, stachanowską propagandę. Równe zatrudnienie, możliwości równego zatrudnienia. A, nie, czekaj, bo to nie jest to, to co innego. To jest EEOC, znaczy, to jest inna kwestia. Spotkanie było, odbyło się kilka dni po tym, jak federalna Komisja do spraw równego zatrudnienia i równych szans, czyli Równych Szans. Equal Employment Opportunity Commission. Nie wiedziałem, że coś takiego jest. Moi kochani, dzięki takim newsom naprawdę dowiaduję się o, o instytucjach. wy też razem ze mną dowiadujemy się o federalnych instytucjach, o których nigdy byśmy nie usłyszeli, że jest coś takiego jak Federalna Komisja Równej Szansy Zatrudnienia. Equal Employment Opportunity, Opportunity Commission. Oni, ta federalna komisja wszczęła oficjalne śledztwo w sprawie tego, że brakuje. Kobiet reżyserów w Hollywood. Jest ich za mało według tej federalnej organizacji. Jak to jest, że faceci reżyserują, a kobiety nie? na jakiej Gdzie jest, wiecie, gdzie jest ten wirus, gdzie jest ten, ten pryzmat, przez który to wszystko się zakrzywia, przez który to wszystko się, e gdzie jest ta dystorcja następuje? W którym miejscu nie? Jest, ten, jest, ten, jest ten przester, nazwijmy to największy? Jak to się staje, że e dokładnie tyle samo kobiet, co mężczyzn, chce zostać reżyserami? Dokładnie tyle samo absolwentek i absolwentów Państwa, ze szkół i kursów. Powiedzieć, filmowych. dokładnie że tyle samo absolwentek i absolwentów przyjeżdża do Hollywood, puka do drzwi producenta ze swoim scenariuszem albo, albo innym i mówi: hej, jestem, zatrudnij mnie. A jak to się potem okazuje, i tu pokazuje ta federalna komisja równej, równej szansy zatrudnienia, że spośród 1300 najlepiej zarabiających filmów w ostatnich 12 latach, czyli, czyli praktycznie całe. całe Obecne nasze stulecie, znaleźli 1300 największych blockbusterów, tylko 4% było wyreżyserowane przez kobiety. Cóż za miażdżąca statystyka. Jak to jest, że nie 50%, prawda? Czyli e, możemy co najwyżej uznać albo sprawdzić, czy rzeczywiście w szkołach filmowych jest dokładnie tyle samo kobiet. Co facetów, czy jest tyle samo absolwentów kobiet, co facetów po szkole filmowej? Czy tym autobusem do Kalifornii przyjeżdża tyle samo kobiet, co mężczyzn, dziewczyn, co chłopaków, które chciałyby coś wyreżyserować? Eee, Może to problem w takim razie jest w szkołach filmowych, że powinny zatrudniać pół na pół kobiety i mężczyzny, bo, bo gdzieś w świecie to pierwsze sito, ta pierwsza. No. Nieinkluzywność gdzieś się pojawia na tym, na, ty, na tym paśmie. Skoro szkoły filmowe wypuszczają tylko facetów i tylko 4,1% absolwentów e, e, płci żeńskiej, no to nic dziwnego, że potem 1300 najlepiej zarabiających filmów i tylko 4,1%. No to, 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 to się nie zgadza. No i to, ta, ta sama statystyka została użyta przez, przez właśnie ten, to jest właśnie Woman in Film i Sundance, jeszcze okazuje się, był sponsorem tego, Sundance Institute był sponsorem tego wielkiego eventu dwudniowego. I te, nazwijmy to, gender, równościowe stowarzyszenia w Hollywood używają właśnie tego argumentu. 1300 Świetnie zarabiających filmów i tylko 4% uczestniczyło w tym wszystkim tylko 4,1% kobiet. Problem tylko polega na tym, że jeśli jakiś producent nie będzie chciał zatrudnić kobiety, albo będzie miał obiekcję co do tego, czy zatrudnić kobietę na stanowisku reżysera filmu, na który on za chwilę wyda 100 milionów dolarów, to ten sam producent może wziąć tą samą statystykę i powiedzieć słuchajcie, spośród 1300 najlepiej zarabiających filmów. Wiecie o co mi chodzi? Tylko 4,1% reżyserowały kobiety. To musi o czymś znaczyć. Słuchajcie, ja, ja nie wiem, nie ma nic bardziej wykluczającego, nie ma nic bardziej szowinistycznego, nie ma nic bardziej rasistowskiego niż statystyki. To są. To jest, to jest prawda. Stuprocentowa prawda, statystycznie rzecz biorąc. Dobra, i tam w tym, w tym 99, nie ten 99, to ISIS miał, to, to, to betka. Tu akurat są cztery punkty. Te babki znają umiar. To no nie tylko babki, tam było też mnóstwo facetów. A więc tak. Treningi walczące z nieświadomym skrzywieniem, unconscious bias, czyli takie nieświadome skrzywienie, które ma często producent i nawet sobie z tego sprawy nie zdaje, że on zatrudniając faceta do roli faceta. Jest nie jest inkluzywny, genderowo. Następny James Bond będzie, będzie kobietą, mówić, drodzy, na to, na to, na, na to wyjdzie. No już pogromcy duchów mają wyjść, gdzie są same babki. Zobaczymy, czy ten film będzie jednym z 1300 najlepiej zarabiających filmów na następne 12 lat. Moi kochani, ja się do tego nie przyłożę, na pewno. I tak, w pierwszym punkcie jest właśnie wprowadzenie tego treningu treningu na rzecz nieświadomego kiełbie wełbie, które może mieć producent, aktor, który nie chce pracować z aktorkami, wiecie jak to jest. I jednym z założeń tego punktu jest to, że stworzymy więcej treści dla kobiet oraz ludzi kolorowych. Mój wykrywacz mowy nienawiści natychmiast tutaj w ogóle, licznik Geigera szarpnął, jak to people of color, można użyć takiego zdania, to nie jest jakiś onion w ogóle, co to jest? Um czyli więcej filmów dla kobiet i niebiałoskórych. Naj, najprościej rzecz biorąc, bo biały nie jest kolorem. <grym> Skoro orange is the new black, to, to biały na pewno nie jest kolorem. I oprócz tego musi zostać stworzony etat. Proszę Państwa, jak zwykle etatyści nic innego by nie tworzyli. Musi zostać stworzony etat edukatora, czyli takiego szkoleniowca, unconscious bias educator. I on będzie chodził będzie gadał z tymi egzekutywą całą hollywoodzką, w ogóle ze wszystkimi w branży i będzie ich tam po prostu szkolił, co, co jest inkluzywne, a co jest ekskluzywne. Oprócz tego, oprócz tego, znaczek, gender parity stamp, czyli pieczęć równości płciowej. Tak jak mamy. Oznaczenia, że uwaga na, na płycie są brzydkie słowa. nie? Na, jak teraz, jak się okazuje, wszystkie w zasadzie tak ostatnio sprawdziłem. Popatrzyłem sobie na Spotify'u, na, Spotify, na e, jakie są playlisty. Jeśli wejdziemy w playlistę typu tam 100 najlepiej sprzedających się singli, billboardu czy coś takiego, to praktycznie każdy, ja nie wiem, praktycznie każdy ma explicit. Um, e, e, Ostrzeżenie, bo ktoś tam może przekląć w tej piosence. Mi nie obchodzi to, czy, czy, czy ktoś przeklina w piosence, czy nie. Ani to, czy to ogłoszenie tam oznaczenie powinno być, czy nie. Bo według mnie powinno być, okej. Okay. Znaczy jest fajne, że jest. Nie wiem, czy powinno być obowiązkowe, ale wolę serwisy, które, które ostrzegają przed tym jako klient. Um, jako klient, który ma dzieci, prawda? Um, natomiast pytanie jest, czy już teraz trzeba przeklinać, żeby znaleźć się na liście przebojów. Może to jest taki warunek. To mi bardziej chodziło po głowie. I taki znaczek też ma znaleźć się na produktach medialnych, czyli serialach, reklamach, filmach, jeśli były zachowane odpowiednie parytety przed, jak i za kamerą. I ludzie, którzy wzmacniają i którzy głosują za tym, żeby więcej kobiet pracowało w filmie, ludzie przed kamerą i za kamerą, będą częściej chodzić na filmy, które na plakacie mają ten znaczek. Nie wiem, jaki, jaki on będzie, jakiego będzie. Jaki, jaki, jeszcze nie zaproponowano designu tego znaczka. Prawdopodobnie będzie rozpisany konkurs, i też, jak się zgłosi za dużo facetów, to, to, to też będzie problem, albo za mało kobiet. Program sponsorski, który będzie polegał na tym, że specjalne fundusze został, zostaną, to jest punkt trzeci, przeznaczone dla dziewczyn, które chcą spróbować swoich szans w Hollywood. I te fundusze pomogą utrzymać się w branży, zarówno zdobyć wiedzę o tym, czym się, czy co to znaczy przekroczyć oś na przykład, albo ile statyw trójnóg ma nóg i tak dalej, to oprócz tego będą tam odpowiednie kursy, które pomagają przetrwać w branży. Nie ja, będzie kurs, aż się nie boję domyślać czego, bo to, bo to naprawdę musiałbym znaczek explicit przykleić do tej audycji. Um, i co, tu, co to ma wspólnego z równością? To babki będą dostawać tą kasę, babki będą dostawać tą kasę, nie faceci, więc tu już equality idzie przez okno. Okiennicę, powiedzieć. E, I tak, ambasadorzy naszych instytucji będą z, rozszerzać tą ideę przez cały świat, i tak dalej, i tak żeby, dalej, żeby, i tu znowu powtarza się słowo people of color, czyli ludzie kolorowi oraz kobiety, e, znajdowali więcej e, zatrudnienia e, w filmie. Moi kochani, to był, to, były, to był problem, tak, problemy pierwszego świata. E, to nie wiem, ja, ja, ja się boję bardziej tego niż ISIS, naprawdę. E, ktoś, ktoś musi przypomnieć tym babom, że nawet OB, oby już nie dokończę. W rządzie powinni się znajdować fachowcy, ludzie, którzy są przygotowani do pełnienia swojej funkcji, osoby merytoryczne. Natomiast im więcej pani, tym lepiej. Moi kochani, zapraszam Was na stronę agentomasz.pl, słyszymy się w kolejnych agentach, widzimy się na Facebooku, zapraszam Was bardzo serdecznie do śledzenia profilu tej audycji, do wspierania tej audycji, do robienia zakupów w agentowym sklepiku, bo wiecie moi kochani, jak ktoś źródełko wyschnie, to wyschnie i agent, niestety, 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 ale dobra informacja jest taka, że póki co nadzieja w narodzinie ginie. Jeśli podobają Wam się takie audycje, to nie pozostańcie obojętnymi. A my słyszymy się nie wiem kiedy, ale mam nadzieję, że wkrótce. Można powiedzieć, że nic dodać, nic ująć.